Witamy Państwa serdecznie w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy dzisiaj wyjątkowe auto, jakim jest Mercedes G55 w wersji AMG z silnikiem 5,5 litra V8 z kompresorem o mocy 507 koni mechanicznych. Jest auto wyprodukowane w 2004 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent Plug and Drive w najmocniejszej już konfiguracji, aby zapewnić tutaj dopływ gazu oraz odpowiednią wydajność dla tego auta. Oto podstawowe elementy, które będą widoczne. Tutaj mamy dwa reduktory BRC Genius Max, dwa filtry fazy lotnej, jeden zamontowany jest tutaj, drugi troszeczkę dalej. Dwie listwy wtryskiwaczy koloru żółtego mamy zamontowane pod filtrami powietrza. Tutaj mamy centralę sterującą Sequent Plug and Drive. Oraz pozostały nam jeszcze dwa elektrozawory z filtrami fazy ciekłej. Oczywiście wszystko zasilone grubymi przewodami. Mercedes z takim silnikiem przy spokojnej jeździe spala około 22 litrów benzyny, gazu spali około 25 litrów, co daje nam na każdym przejechanym 1000 km około 600 zł oszczędności. Dla porównania możemy powiedzieć, że koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 1100 zł, na gazie już tylko 500, także 600 zł różnicy przy każdym 1000, no jest to niepodważalna oszczędność. Przejdźmy teraz do przełącznika. Na życzenie klienta został on zamontowany bez ingerencji w tapicerkę pomiędzy elementami wykończenia wnętrza. Przełącznik informuje o poziomie gazu pozostałym w zbiorniku do wykorzystania oraz o trybie zasilania, czy jest to benzyna czy gaz. Daje nam również możliwość manualnego zmiany tych trybów guziczkiem na środku z napisem BRC. Przejdźmy teraz do zbiornika. W tym aucie z racji tego, że koło zapasowe mamy umieszczone na klapie, od spodu za bardzo miejsca nie ma, zastosowaliśmy zbiornik walcowy o pojemności 80 litrów, pozwoli na przejechanie około 300 km na jednym tankowaniu. Jak widzimy, jeszcze troszkę bagażnika zostało, także funkcjonalność auta nie została jakoś szczególnie ograniczona. Ostatnim elementem jest wlew gazu umieszczony pod klapką wlewu benzyny. Jest to wlew z dokręconą końcówką, aczkolwiek z końcówką wkręconą na stałe, którą demontujemy tylko celem dotankowania benzyny. Oczywiście po zamknięciu klapki jest to całkowicie niewidoczne. Koszt zamontowania takiej instalacji jest to 6400 zł. Zwrot kosztów montażu w przypadku oszczędności niesionych w związku z jazdą na gazie takim Mercedesem nastąpi już po 10 000 km. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia naszego kanału na YouTubie.